Szósty Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Piotr Typuliński, dzień dobry raz jeszcze. Naszym gościem jest Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio spotkaliśmy się 2 lata temu. To był czwarty kongres, tuż przed wybuchem pandemii. Widzimy się w czasie znów niespokojnym, gdy mieliśmy już nadzieję na pewne jakieś odbicie i czas świętego spokoju. Rosja nam na to nie pozwoliła. Co widać na giełdzie i też gdybyśmy obserwowali wykresy z takiej dłuższej perspektywy, to mamy drop, po którym jednak powoli chcemy wychodzić z tego dołku. No, rzeczywiście dzisiaj giełda jest powiedzmy 5% poniżej tego, co było przed inwazją rosyjską. Akurat 2 ostatnie dni, znaczy były łaskawe. Natomiast to, co możemy powiedzieć o tych 2 latach, kiedy się nie widzieliśmy, panie redaktorze, to są to czasy po prostu olbrzymiej, niezwykłej zmienności. To jest coś, czego w historii nie widzieliśmy. I to jest w pewnym sensie zgodne z taką podstawową teorią fizyki, która mówi, że upływ czasu to jest wzrost entropii, czyli po prostu ten świat, który nas otacza, jest coraz bardziej złożony, coraz bardziej losowy, coraz ma większą entropię, coraz bardziej jest wrażliwy na wszystkie zaburzenia. I to przybliża nas też do lepszego rozumienia finansów i procesów gospodarczych. Jeszcze, prawda, 30 lat temu, prawie 25 lat temu, w erze Clintona mówiono o tym, że to jest właściwie już taki koniec cyklu koniunkturalnego, że jesteśmy w takim okresie wielkiego umiarkowania, gdzie poprzez pociągnięcia magików od polityki monetarnej, Alan Greenspan, prawda, ta postać, która to symbolizowała, możemy przeprowadzać gospodarkę przez taki w miarę stabilny wzrost gospodarczy. On będzie trochę wyższy, trochę niższy, ale zawsze będzie to wzrost, a David Lucas, prawda, noblista z ekonomii, mówił, że jedyne, co go martwi, to to, że jest taka demokratyczna kontrola nad procesami gospodarczymi, nad decyzjami gospodarczymi, bo przecież nikt nie kieruje statkiem kosmicznym w sposób demokratyczny, tylko jest pilot, prawda, który decyduje, a to jest tak skomplikowane, że powinien być też jakiś pilot, który po prostu o tym decyduje jakoś, nie wiadomo, w jaki sposób namaszczony. No, widzimy, że dzisiaj to brzmi jak jakaś zupełna utopia i opowieść, która młodsi nasi widzowie po prostu się pukają w głowę. No, w oczywisty sposób, że to właśnie polityka, dynamika zmian społecznych, to właśnie napędza gospodarkę i gospodarka tylko świeci takim światłem odbitym od tych mega procesów, które zmieniają. I wielki kryzys finansowy, prawda, pokazał, że nie mamy do czynienia z żadnym umiarkowaniem i ekonomiści pozostawieni sami sobie wcale nie potrafią stworzyć świata bez zaburzeń gospodarczych. Potem pandemia, gdzie ekonomiści akurat nic nie zawinili, ale widać to, że wszystkie prognozy ekonomiczne niemalże z dnia na dzień straciły swoją aktualność, rekordowe straty indeksów giełdowych i ubytki w PKB, a potem wbrew wszystkim zapowiedziom niesamowicie szybki powrót gospodarki, szczególnie polskiej gospodarki, która jako czwarta wróciła, nie tylko, że wróciła do poziomu sprzed pandemii, ale wróciła też na ścieżkę swojego rozwoju gospodarczego, czyli nadrobiła ten cały brak wzrostu gospodarczego przez pierwsze kwartały pandemii. No a teraz to większe znaczenie dla Polski, bo to nasz sąsiad, atak na Ukrainę też znowu, zresztą patrzę, newsletter gospodarczy, który przygotowujemy tutaj z kolegami giełdowymi, mówimy, no wspaniały, dotyczy 1 kwartału tego roku, no wspaniały napływ kapitału, duże zaufanie do naszego regionu, najlepiej poradził sobie z pandemią w Europie. Tutaj w ogóle poruszamy inne rzeczy, jak tam nierówności społeczne, bo jeśli chodzi o te przepływy kapitałowe, no to jesteśmy w prawie najlepszym miejscu na Ziemi, może poza Azją Południowo-Wschodnią, prawda? A tu się okazuje, że z dnia na dzień, w czasie tego kwartału, o którym mowa, następuje zupełny odpływ inwestorów i nie tylko to dotyczy spółek ukraińskich, a na naszej giełdzie notowane spółki ukraińskie stanowią 75% indeksu MSCI Ukraine, czyli właściwie no, gro tego indeksu to jest właśnie notowane u nas, więc nie tylko spółek ukraińskich, ale też polskich, po czym
rozmawiamy z tymi inwestorami, oni mówią, no tak, wiemy, że to nie u was jest wojna, tylko na Ukrainie i że właściwie to jest perspektywy właśnie gospodarcze Polski mogą być bardzo dobre, jak ta wojna się już tam skończy, natomiast póki co no nie chce mieć złotówkowych aktywów, prawda, więc jest osłabienie waluty, postępuje na tym, więc mamy tutaj w pigułce, jak powinniśmy być pokorni wobec naszej wiedzy ekonomicznej, wobec naszych prognoz, świat jednak, tak jak mówią, tropia jego rośnie dużo szybciej niż nasze umiejętności prognozowania ekonomicznego. I to też pokazuje, jakim układem naczyń połączonych jest gospodarka i jak sytuacja u naszych sąsiadów. W teorii nie w Unii, nie w sojuszach międzynarodowych, nie w NATO. Z gospodarką połączoną o tyle, że notujemy się tutaj, jak tam sytuacja wpływa i na nasze kursy, i na niepokoje. Giełda to ludzie, a ludzie to również pewne psychiczne nastawienie, niepokoje, nerwowość, a później przyznawanie racji, że wystarczy może poczekać, przyjąć szerszą perspektywę. No to, że my jesteśmy dotknięci, to rzeczywiście no jeszcze można jakoś zrozumieć, ale gospodarka Chile została dotknięta i giełda tamtejsza, bo nastąpił dość mocny odwrót w ogóle od walut niebędących w tym koszyku sześciu najważniejszych walut świata, więc widzimy, że rykoszetę można dostać będąc tysiące czy dziesiątki tysięcy kilometrów oddalone od miejsca konfliktu, więc rzeczywiście ta gospodarka sieciowa z jednej strony nas tak cieszy, bo ona promuje gwiazdy, czyli ci, którzy stworzą największą sieć połączeń i staną się tym standardem, jak chociażby oprogramowanie do telefonów komórkowych. Mamy dwie takie właściwie gwiazdy, prawda? Dzięki temu, gdziekolwiek nie jesteśmy, właściwie umiemy obsłużyć telefon komórkowy, bo jest albo z jednej stajni, albo z drugiej stajni. I to też tak podkreśla pewną demokratyzację. No, wszyscy na świecie możemy używać podobnych rozwiązań, jesteśmy wielką rodziną, no ale jeśli coś się w rodzinie zdarzy, to przez te więzy pokrewieństwa natychmiast to odczuwamy, więc z jednej strony cieszymy się globalizacją i tym, że no bezsprzecznie sukcesem ostatniej globalizacji jest to, że więcej obecnie ludzi jest zagrożonych chorobami ze względu na otyłość i przejedzenie niż z głodu, więc ten postęp dotyczy właściwie no, dość szerokiego grona osób, w tej chwili takich osób na całym świecie zagrożonym takim no, już skrajnym ubóstwem spadł do 800 milionów, co jest oczywiście wciąż nieszczęściem, że jest 800 milionów tak bardzo biednych, natomiast przy 7 miliardach mieszkańców Ziemi, no to ten i procentowo, i w wartościach absolutnych ten odsetek, ta grupa się zmniejsza, więc to jest na pewno sukces, natomiast też wszystkie szoki są bardzo szybko transmitowane w całej gospodarce. Stąd też tak bardzo trudno nam jest prognozować, bo wszystko zależy od wszystkiego i te nasze modele, które tworzymy, szybko stają się albo nieintuicyjne, bo jak łączymy wszystkie zmienne ze wszystkimi zmiennymi, to możemy mieć losowo po prostu bardzo dziwne wyniki, albo z kolei mogą nie uwzględniać ważnych czynników, bo są zbyt ubogie, więc no tutaj wydaje się, że taki paradygmat powiedzmy ekonomii jako pewne zapożyczającej od fizyki pewne swoje metody analizy statystycznej, rachunku błędów i tak dalej, trochę się zaczyna wyczerpywać, a coraz bardziej ten model ewolucyjny, prawda? Czyli że jesteśmy takim ekosystemem, który cały czas się zmienia, dostosowuje i to dotyczy i gospodarki w sensie rozwoju gospodarczego, kwestii makro, ale też ta hipoteza rynków adaptacyjnych, prawda, czyli też dotyczy rynków giełdowych, gdzie mówimy, że ci inwestorzy nie mają wcale pełnej informacji, nie są w pełni racjonalni, bazując na tych informacjach muszą się różnie dostosować, mogą się różnie zachowywać, ale na pewno się cały czas uczą i dostosowują do nowych sytuacji, prawda, jak takie gatunki zwierząt, gdzie te najbardziej, najlepiej dostosowane, najdłużej przeżyją i właśnie tym zarządzający powierzymy aktywa i oni będą decydować, a ci, którzy słabiej radzili, wypadają i w tym procesie ewolucyjnym doskonali się rynek kapitałowy.
Dzięki edukacji więcej jest też inwestorów indywidualnych na giełdzie. Na ile to jest bezpieczne miejsce do inwestycji czy lokowania przynajmniej części swoich oszczędności, zwłaszcza w sytuacji rosnącej inflacji, gdy kolejne prognozy niepokoją? Zacznijmy od tego, że inflacja akurat sprzyja akcjom na giełdzie, bo możemy takie proste zrobić ćwiczenie matematyczne. Mamy firmę, która ma 100 milionów przychodów i 50 milionów kosztów. I poprzez inflację wzrosły przychody, spółka sprzedaje tyle samo, ale po prostu drożej, do 110 milionów, koszty też o 10% wzrosną, jak inflacja do 55 milionów, to spółka nagle, nie sprzedając więcej, nie robiąc nic więcej, ma o 10% wyższe zyski, bo już są 55 milionów, a nie 50, prawda? Więc inflacja sprzyja poprawie wyników przedsiębiorstw. Oczywiście różnie oddziaływuje, bo nie wszyscy mogą przerzucić swoje wzrost kosztów na wyższe ceny i tak dalej, ale powiedzmy, jesteśmy akurat w takim segmencie rynku, który jest zabezpieczeniem przeciw inflacji. Stąd generalnie inwestor indywidualny w czasach inflacyjnych powinien jeszcze mocniej patrzeć na giełdę. Natomiast w czasach inflacyjnych i dużych turbulencji gospodarczych trzeba zadać pytanie, czy umiemy dobrze dobierać spółki do portfela. Ja na przykład mogę sobie powiedzieć, zanim jeszcze zostałem prezesem giełdy, już sobie powiedziałem, że nie umiem. Nie umiem dobierać dobrze do portfela, dlatego się zdecydowałem na inwestycje w ETF-y, gdzie po prostu w proporcji do udziału danej spółki w indeksie kupujemy pewien portfel predefiniowany WIG 20, w tamtych czasach był WIG 20, teraz mam na WIG 40, na WIG 80, na różne mamy, prawda, na różne indeksy mamy te ETF-y i możemy bez konieczności ślęczenia nad wykresami, bez konieczności analizowania każdej informacji, możemy sobie stworzyć portfel inwestycyjny, który będzie zarabiał tyle w przybliżeniu, co rynek zarabia, a rynkom giełdowym zwykle inflacja służy, choć oczywiście wojna w tej chwili nie posłużyła, więc drugi element to nie tylko dywersyfikowanie portfela tanim kosztem, czyli inwestowanie pasywne dla inwestora indywidualnego, ale też wygładzanie ceny nabycia, czyli możliwie często kupujemy po małych porcjach, jemy ten przysmak małymi łyżkami i wtedy ta inwestycja jest w miarę bezpieczna, jeśli oczywiście horyzont czasowy nam pozwala na to, żeby zamrozić środki na parę lat i mieć taki rozpisany na wiele lat program inwestycyjny. A potem trzeba też patrzeć, kiedy nam urosło, bo może jest warto już sprzedawać i też dobrze jest wygładzać tą swoją sprzedaż, czyli zaplanować, o ile będziemy zmniejszać nasze aktywy, jeśli na przykład potrzebujemy sfinansować naszą emeryturę z tego i o tyle właśnie, o tyle sprzedawać, jak są spadki, to sprzedamy mniej, prawda, bo jeśli procentowo, a jeśli mamy wysoką wycenę naszych aktywów, to wtedy możemy sprzedać więcej, więc bardziej opierajmy się na regułach pewnych i na takich heurystykach, niż wierzmy w to, że jako początkujący, szczególnie inwestor, jesteśmy w stanie pokonać rynek, a z czasem może tyle się nauczymy na tych heurystykach, że się pokusimy o wzięcie tego ryzyka aktywnego dobierania spółek do portfela i będziemy mogli mieć ten ponadprzeciętny wzrost przez to, że umiemy lepiej dobierać spółki. Natomiast na początku, wierzyć poza jakimiś super talentami giełdowymi, że to się zdarzy. To na koniec naszej rozmowy. Kupować czy sprzedawać? To pytanie, wydaje mi się, bardzo często słyszą osoby, które inwestują na giełdzie. I jeszcze jedno pytanie, gdzie w takim razie pozyskiwać wiedzę? Tutaj mieliśmy krótką lekcję podstaw inwestowania i też gdy zakładamy konto maklerskie, to odpowiedzieć musimy i tak na kilka pytań, które pokażą, czy w ogóle ogarniamy choć podstawy. Zacznijmy od strony giełda.toproste.pl, prawda, serwis Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Bardzo dużo materiałów edukacyjnych, fair pokazujące, jakie są okazje związane z inwestowaniem, ale też jakie jest ryzyko. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, jeśli kogoś, kto nie ma predyspozycji chociażby psychicznych do akceptowania ryzyka, zniechęcimy do inwestowania, bo też te materiały poprzez pokazanie całego spektrum mają też służyć weryfikacji, czy my jesteśmy stworzeni do tych inwestycji, a badania nad mózgiem człowieka pokazują jednoznacznie, że i też badania psychologiczne, że nasze predyspozycje charakterologiczne, czy nawet właśnie budowa mózgu mogą sprawić,
czy będziemy lepiej bądź gorzej inwestować, więc nie róbmy czegoś wbrew sobie, wbrew swojej naturze. A kupować czy sprzedawać, no, najważniejsza jest pewna systematyczność. Jeśli mamy wolne środki, to kupujemy. Najlepiej w takich odcinkach, prawda, żeby o określoną kwotę podnosić swoje aktywa, czyli w czasach, jak nasz portfel się przecenił, spadło, to kupujemy za trochę więcej, jak nasz portfel wzrósł, to kupujemy za trochę mniej i tak wygładzamy sobie tą cenę nabycia. A jeśli przechodzimy do fazy konsumowania tego, co odłożyliśmy, bo oszczędzamy, czy inwestujemy nie po to dla samej satysfakcji oszczędzania, czy inwestowania, tylko po to, żeby móc skonsumować więcej w przyszłości, to znowu też rozkładać w czasie te nasze wyjścia z inwestycji. Takie próby zaglądania do kryształowej kuli i mówienia, no na pewno to urośnie, bo na przykład rosło nam już przez 2 lata, no, bardzo ryzykowne i zawsze ta maksyma, która szczególnie dobrze brzmi po angielsku, what is up might be down, co jest na górze może również spaść. Powinniśmy umieć nie tylko wejść w inwestycje, ale też się z tą inwestycją rozstać, nawet jeśli nam bardzo dobrze działała. Wydaje mi się, że spokój nas też uratuje. Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, dziękuję za spotkanie. Życzę i spokoju, i cierpliwości. I mam nadzieję, że za 2 lata, gdy się spotkamy, to nie będziemy mieli żadnego wyzwania przed nami. Dzięki za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Entropia nas i tak dopadnie. Dziękuję bardzo.